Dzień dobry, Tomasz Chojnowski, Gazeta Wyborcza i gość dnia telewizji Wałbrzych, Oksana Citak, dyrektorka zespołu szkół nr 1 w Wałbrzychu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Pani dyrektor, czy pogodziła się już pani z tym, że gimnazja zostaną zlikwidowane? Chyba nie do końca. Mam ciągle ból w sercu w związku z reformą, która likwiduje właśnie gimnazja, ponieważ gimnazja, uważam, bynajmniej mówię w przypadku własnego gimnazjum, które żeśmy budowali z nauczycielami przy pierwszym liceum, spełniło w pełni oczekiwania zarówno uczniów, nauczycieli, no właśnie, jak i rodziców. Pani jest w takiej sytuacji, że ma u siebie i gimnazjum, i liceum. Tak. Gimnazjum powstało u nas właściwie w momencie, kiedy... To pani chyba będzie miała łatwo teraz. To znaczy... Gimnazjum zmieni w podstawówkę i od razu uczniowie podstawówki będą... No nie, no właśnie... Po zakończeniu szkoły... To znaczy tak, po pierwsze nie o to chodzi, żeby w życiu było łatwo, to jest raz. Po drugie, jeżeli chodzi o oświatę, to chodzi o jakość. Likwidacja gimnazjów, czyli wprowadzenie nowej struktury, 8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum, mówię o tym pionie kształcenia, wcale dla mnie w perspektywie aktów prawnych, które przeczytałam, które są na stronie ministerstwa, także możemy je znaleźć wchodząc na stronę kuratorium, które odsyła na stronę ministerstwa, nie gwarantuje dla mnie bynajmniej jakości kształcenia. Gimnazjum przy pierwszym liceum jest specyficznym gimnazjum, bo to jest gimnazjum po pierwsze dwujęzyczne, gdzie myśmy się przygotowywali dla stworzenia właściwie szkoły kształcącej już w bardzo nowoczesny sposób, nie tylko dając możliwość kształcenia językowego, ale także nowoczesnymi metodami kształcenia i oceniania uczniów. My także jesteśmy szkołą, jeżeli chodzi o gimnazjum, które dostało akredytację International Baccalaureate Organization, ponieważ realizujemy w gimnazjum Middle Years Program. To jest program międzynarodowej edukacji właśnie dla tego typu młodzieży wiekowego, dla tego typu wiekowego młodzieży. Dostaliśmy tą akredytację w roku 2015. Myśmy się przygotowywali do tej akredytacji kilka lat. Zaczęliśmy uczyć nie innych treści kształcenia, ale innymi metodami i inaczej uczniów ocenialiśmy, ponieważ przyjmowaliśmy system kryterialnego oceniania. To jest oceniania, które jest nietypowe w polskim systemie kształcenia, ale który daje możliwość uczniom właściwie rozpoznawania wiedzy i umiejętności w określonych obszarach, typu na myślenie, myślenie krytyczne, wiedza. To jest właściwie ogromna praca nauczycieli, ponieważ oni się przygotowywali do takiego systemu oceniania i wydaje mi się, że to, co myśmy wypracowali, co myśmy stworzyli, żeby podnieść jakość kształcenia, nie tylko poprzez inne, innowacyjne, nowoczesne metody nauczania, przy pomocy oczywiście nowoczesnych technologii, ale także i nowoczesnego oceniania kryterialnego, gwarantowało naszej młodzieży jakość. Także kształciliśmy młodzież nie tylko właściwie nastawioną na pochłanianie wiedzy, ale przede wszystkim stwarzaliśmy im możliwość dociekania. Uczyliśmy ich myślenia, uczyliśmy ich krytycznego myślenia, uczyliśmy ich w pracy w grupie. U nas większość zajęć odbywa się w pracy w grupie bądź w parach. To są właściwie metody pracy, które później w przyszłości jako dorośli ludzie, oni będą musieli, czy też w liceum, czy też na studiach, też pracować w grupie, też umieć się z ludźmi, ze sobą porozumiewać. To jest bardzo ważny czynnik, z jednej strony integrujący, ale także pokazujący, że tylko i wyłącznie grupa daje sensowną przyszłość, powiedzmy sobie, zawodową. Umiejętność pracy w grupie, pracy zespołowej daje tą przyszłość zawodowego, powiedzmy, spełnienia czy sukcesu. Ułożyła już sobie pani w głowie scenariusz działań, jak to będzie wyglądało po likwidacji gimnazjum? No, muszę powiedzieć, że w tej chwili jesteśmy ciągle jeszcze na etapie, jak gdyby tak nie do końca... Jeszcze w szoku? To znaczy może w szoku to nie, ale jeszcze w jakiejś małej nadziei. Tą małą nadzieją jest właśnie po pierwsze Senat, który jeszcze ma szansę możliwości wprowadzenia poprawek do tej ustawy Prawo oświatowe.
jak i również oczywiście prezydent, który złoży ostateczny podpis. Na co my liczymy? No my liczymy, mówię o większości oczywiście nauczycieli, którzy pracują w szkołach dwujęzycznych, no liczymy na to, że powiedzmy sobie, będzie jakaś szansa uruchomienia tej dwujęzyczności. Ale z tego, co jest zapisem w prawie oświatowym, to mówi się o tej dwujęzyczności na poziomie 7 i 8 klasy szkoły podstawowej albo klasy wstępnej w liceum ogólnokształcącym. No i dla mnie to jest problem podstawowy, się ciągle zastanawiam, ponieważ nie jest to rozjaśnione dalej. Czy zechce młodzież pójść do 5-letniej klasy dwujęzycznej w liceum? Bo jeżeli klasa wstępna, a 4-letnie liceum, to w ten czas on jest w szkole właściwie ponadpodstawowej 5 lat. W dzisiejszych czasach, kiedy idzie tak bardzo gwałtowny postęp technologiczny, kiedy idą zmiany właściwie dynamicznie rozwijający się świat, wymusza takie zmiany. W związku z tym, który uczeń zechce się uczyć lat 5 w szkole ponadpodstawowej, chociaż niektórzy będą mogli się kształcić w 5-letnich technikach, ale ja mówię w tej chwili o tym, o nauczaniu w liceach ogólnokształcących. Ponadto dwujęzyczność w szkołach podstawowych w klasach 7 i 8. Pan na początku mówił, że u mnie to nie będzie problemu, bo szkoły podstawowe. Będzie problem. My szkoły podstawowej nie jesteśmy w stanie utworzyć z jednego prostego powodu. Szkoła podstawowa to jest od praktycznie można powiedzieć zerówki albo co najwyżej pierwszej klasy szkoły podstawowej do 8. Do tego trzeba przygotować pomieszczenia, odpowiedni sprzęt, odpowiednią też kadrę, która by nauczała w nauczaniu wczesnoszkolnym. W związku z tym praktycznie utworzenie szkoły podstawowej w tej chwili my nie rozważamy. Prawie 3 lata jest na to. Jest 3 lata, więc zobaczymy, jak będzie wyglądała po pierwsze. To jest czas na dyskusję ze nauczycielami, bo to trzeba podjąć dyskusję. To musi być decyzja grona pedagogicznego, więc myślę, że w tym okresie będziemy się zastanawiać, będziemy analizować. Na razie tylko czytamy i słuchamy, co się dzieje. A czego obawia się pani najbardziej po wprowadzeniu tej reformy? To znaczy ja się nie tyle nie obawiam, wie pan... Bo nauczyciele mówią przede wszystkim o chaosie, obawiają się zwolnień, mówi się o pogorszeniu jakości kształcenia. To znaczy ja się tego ostatniego najbardziej boję. Wie pan, ja jestem historykiem, jeżeli chodzi o specjalizację zawodową. Ja przeczytałam podstawę programową historii w szkole podstawowej. Nie wiem, jak będzie wyglądała w liceum, bo jej jeszcze nie ma. W zasadzie, kiedy wprowadza się taką reformę, to powinna być całość, żeby to zobaczyć, ale na pewno ona będzie zdążała do tego, co było, kiedy ja się kształciłam w liceum, czyli w latach 70., a więc szkoła podstawowa, która przerabia cały cykl historii od starożytności po najnowszą, a z kolei liceum to samo, tylko powiedzmy sobie z nieco rozbudowaną formą. Tylko ja się zastanawiam, po co w dzisiejszych czasach tak jeszcze raz powtarzać historię. Ja nie jestem przeciwnikiem kształcenia historii, wprost przeciwnie. Uważam, że świadomość historii narodowej i powszechnej jest bardzo ważna dla rozwoju świadomości w ogóle człowieka i społeczeństw. Ale wolałabym, żeby w tym momencie, kiedy uczeń przechodzi cały kurs kształcenia historycznego w szkole podstawowej, to już w szkole średniej, żeby rozpocząć edukację historyczną tak, żebym ja miała czas na to, żeby z uczniami właśnie prowadzić ich do krytycznego myślenia, do refleksji, do analizy, do syntezy historycznej, do interpretacji, do odróżniania faktów i opinii, do tego, żeby ten człowiek w przyszłości już jako dorosły i pełnoprawny, w sensie oczywiście wyborczym obywatel, miał świadomość wiedzy i rozróżniania pewnych wydarzeń, procesów, faktów, potrafił opiniować w oparciu o wiedzę. No akurat na te warunki kształcenia resort edukacji w ogóle nie zwraca uwagi. Mówi o podtrzymywaniu tożsamości narodowej jako tym czynniku głównym. Tożsamość narodowa jest bardzo ważna. Świadomość narodowa, tożsamość narodowa to jest właściwie działka kształtowania wiedzy człowieka związanej właśnie z jego tożsamością i świadomością przynależna historii i literaturze. Bardzo dobrze, ale pozwólmy też na to, żeby
kształtować świadomość narodową, kształtować tożsamość narodową, ale także nie pozbawiać uczniów możliwości takich nabycia umiejętności, które pozwolą im analizować historię, procesy historyczne, pozwolą im krytycznie myśleć, pozwolą im właściwie dokonywać sensownych wyborów w oparciu o analizę. Więc to, na to historyk powinien mieć czas właśnie w szkole ponadpodstawowej, żeby wykształcić te umiejętności, bo to jest analiza źródeł historycznych, to jest również analiza, można powiedzieć, treści, o których się będzie z tym uczniem czy uczniami rozmawiało. Ale po co tam zajmować się jakimiś analizami? Trzeba kształtować postawy patriotyczne i obywatelskie. No ale kształtować postawy patriotyczne i obywatelskie, czy wklejać, czy próbować właśnie narzucać pewne postawy i zachowania uczniów. A ma pani właśnie takie, wrażenie, że do tego zmierza podstawa programowa w historii i w ogóle podstawa programowa przedstawiona przez Ja bym wolała, żeby mój uczeń, myśląc krytycznie, czuł tożsamość narodową w oparciu o treści kształcenia, które ze mną realizuje na lekcji i analizuje je, niż żeby biernie przyjmował i nie rozumiał, co przyjmuje. Ja wolę wykształcić ucznia świadomego. Opozycja mówi o reformie edukacji Anny Zalewskiej, że to jest dewastacja, a nie reforma edukacji. To znaczy, wie pan, z oświatą to jest tak, że ta poprzednia podstawa programowa, która jeszcze będzie realizowana kilka lat poprzez właśnie jej wygaszanie gimnazjum czy w liceach, czy również w technikach, też nie była doskonała. Ona nie była doskonała i ona wymagała, że tak powiem, naprawy, ponieważ na przykład w pierwszej klasie liceum treści kształcenia w podstawie programowej w systemie trzyletniego liceum, w moim przeczuciu i wielu innych nauczycieli, tak samo chyba to potwierdzają, były, że tak powiem, straconymi godzinami. Trzeba było to naprawić. Rzeczywiście, ja jestem zwolennikiem reformy ewolucyjnej i niekoniecznie struktury, a podstawy programowej. Rzeczywiście podstawa programowa w liceum wymagała naprawy. Naprawienie jej w strukturach obowiązujących uważam, że byłoby też bardzo dobre. Niekoniecznie trzeba byłoby likwidować typy szkół. Ale politycy PiS teraz postanowili i zmienić strukturę, i zmienić podstawy programowe i mówią, że to jest powrót do normalnej polskiej szkoły. Muszę powiedzieć, że dla mnie normalność polskiej szkoły to jest wiedza, która ma prowadzić do ucznia do takich umiejętności jak myślenie i to myślenie krytyczne. W związku z tym, jeżeli nauczyciel dostanie czas na to i takie treści kształcenia, które mu pozwolą na kształtowanie tej normalności, czyli wiedzy wynikającej ze zrozumienia, zaakceptowania, to dla mnie to jest normalność. Czego życzyć nauczycielom, uczniom i ich rodzicom na przyszły rok? W obliczu tego wyzwania, przed którym stoimy. Proszę pana, przeddzień reformy edukacji. Nauczyciele w polskiej szkole potrafią właściwie tworzyć czasami z niezbyt dobrych, powiedzmy sobie, wskazówek, które mają do realizacji w procesie kształcenia, całkiem dobre produkty własne w postaci programów własnych i wydaje mi się, że to będzie też dobra droga do tego, że na bazie podstawy programowej nauczyciele będą mogli tworzyć własne programy, które później będą wdrażać w życie, realizując przy odpowiednich metodach. Liczę na to, że godziny, które będą w ramowych planach nauczania, pozwolą, liczba godzin w tygodniu pozwoli na to, żeby zrealizować tę podstawę programową w dobrym, jakościowym kształcie. To tego nauczycielom życzymy. Dziękuję bardzo. Oksana Citak, dyrektorka Zespołu Szkół nr 1 w Wałbrzychu, była dziś gościem Dnia Telewizji Wałbrzych. Dziękuję bardzo, pani dyrektor. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie.
www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.